Jestem Załęckim, ale Denisa również zobaczycie z Natanem Marconiem. Ale zanim zapraszamy Denisa Załęckiego na antenę, wiem, że chciał wejść. Masz dwa prezenty. Dziękuję. Jeden. Dziękuję. Kurwa. Cfelowa. Jeba cię, kurwo. Już jest pora na prezenty? Dawaj. Ja cztery dni. Drugi. Cztery dni. Drugi. Drugi. Drugiej strony. Tak, drugi. Przyjdzie czas. Drugi, drugi. No drugi. Popraw, bo nie poczułem, dawaj. Przy ochronie. Popraw, bo nie poczułem. Ja sobie siedziałem. Siedziałem, czekam na prezent. Jebać cię do spodu. Tak? Frajerzy tak, tak, proszę mają. Zabrać wszystkie rzeczy, panowie, w takim razie. Też poskakać, czy co? Ty skaczesz. Dobrze, panowie, siadamy, prowadzimy program. Proszę, zabierzcie wszystkie rzeczy. Bo ja nie po mnie, bo mi zepsułeś, chłopie. Co jest? Bo ja nie wziąłem tu. Nie po mnie, ochrona musiała przyjść do samochodu. Dobrze, siadaj proszę, Denis, na środku, masz całą kanapę. Nie? No jak nie? Denis, masz całą kanapę dla siebie? Ja nie potwierdzam. Ale tak było, ale tak było. A firmę transportową kto pomówił? Jaką firmę transportową? No co? Na Instagramie. A chuj ci to obchodzi? A pytać nie możesz. A chuj ci to obchodzi, kurwa, kondonie jebany. Dobrze, poczekajcie chwilkę, panowie, sekundka. Mamy mały problem, ponieważ po tym liściu od Denisa nie działa mikrofon, tak więc panowie poprawiają. Okay. Natan, proszę powiedz coś, proszę o informację do reżyserii. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Co ci się ręce trzęsą, kolego? Mi się zawsze trzęsą ręce. Kurwa. Tobie od ćpania. Bardzo mocno zacząłeś, Denis, ten program. Chcę coś pokazać, jakby kamera mogła zbliżyć. 112, o co chodzi? Zgłaszasz to? Natan Marcon idzie to zgłosić. Po walce, Denis. Po walce, nie? Znaczy ja myślę, że Natan chce z tobą zawalczyć, ale co nie zmienia faktu. Chciałem zgłosić napaść na ulicy. Podać to ci mogą pałę do mordy, cfelu. Ja nie wiem, czy państwo słyszą Natana. W każdym razie Natan podaje informację właśnie, gdzie się znajduje studio i zgłasza Denisa Załęckiego. Denis, proszę usiąść na środku kanapy, ponieważ tak mamy kamerę ustawioną również. Do waszej walki ma dojść, ale tutaj mamy kilka aspektów, żebyście wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli Wielki Bu i Denis dadzą taki pojedynek, że Denis Załęcki będzie w stanie po pojedynku według lekarzy zawalczyć z Natanem Marconiem, to wtedy Natan Marcon wychodzi na normalny pojedynek z Denisem Załęckim, a tutaj poczekamy, poczekamy chwilkę, aż przyjedzie pewne osoby. Uważasz, że policja przyjedzie po tym ataku? Oczywiście, że tak. Jako porządny obywatel to zgłoszę. Kurwa, mam nadzieję, że się nie dogadaliście, kurwa, żebyś spierdolił teraz przed tą walką w ten sposób. Ale czy ja na przykład... poczuję pismo nosem, że teraz ty kwartowałeś, kurde, że teraz taki będziesz. Nie po to zapierdalam i kurwa się dojeżdżam, żeby kurwa do walki nie doszło. Nie po to zapierdalam, naprawdę mi się kurwa nie chce, zapierdalam ciężko. To będziesz chciał mieć dobre wytłumaczenie, nie? A sam kurwa nie rozmawiam, kondonie jebam. Będziesz zapierdalam rozmawiał. Ciężko, do tej walki dojdzie, choćby miał wyjść bez nogi, to do walki wyjdę, się nie musisz o to martwić. Będziesz rozmawiał. Wiesz, że wychodzę do walki, z kontuzją czy bez, jestem zdrowy. No wiesz, jestem tu za dużo słyszałem, kurde, jestem, o tym wychodzeniu. No, ale powiem szczerze, ale ze środowiska, że nie wyjdę? Co? Słyszałeś? No. Nie, to może się dowiedzieć od kolegi. To jest nasz wspólny kolega, że wie, sam teraz mnie trenuje, to jest mój nowy trener, to ci powie, że wyjdę. Oby, nie? Natan, jak skomentujesz tego liścia? No chciałem w drugą stronę. Okej, a coś więcej? Bo powiem szczerze, że jak widziałem, że Denis idzie do ciebie, to nie trudno się było domyślić, że tak to się skończy. Ale ja się ruszyłem z miejsca, czy coś. Ja wiedziałam też pewnie, że zaatakuję. Ja nie będę atakował, bo ja nie jestem, wiesz, na ulicy. Ja nie jestem ulicznikiem jak Denis. Ja sprawę zgłosiłem, nagrania są wszędzie jakby, to jest transmitowane na żywo. Okay. Poprosiłbym reżyserkę, aby też przygotowała jakby z napaści nagranie i sprawa została zgłoszona w trybie automatycznym. Ja już zadzwoniłem. Tam też dziewczyny widziały, jak mnie napadłeś. Jak się napadł? Żartuję sobie. Dobrze. Śmieszny żart. Dobrze, zobaczymy, czy tak śmiesznie będzie, jak cię skują. Dobrze. Na dzień dobry, poproszę cię na